Cześć, tu Luke for Book i dzisiaj zapraszam Was już na ostatnią kategorię z cyklu Najlepsze książki 2020 roku, które ja osobiście zaliczam jako najlepsze w kategorii reportaże. I tutaj najpierw chcę zacząć od reportażu, który zdobył jakby najwięcej nagród w zeszłym roku i to jest 27 śmierci Tobiego Obeda, Joanny Gierak-Onoszko. Reportaż, który opisuje inne oblicze Kanady. Kanady, która niestety nie była tolerancyjna, która no, próbowała prawie doprowadzić do eksterminacji rodowitych ludów Kanady. Poprzez taką przymusową też ewangelizację, oddanie wychowania tych Indian pod opiekę kościoła, co tam się działo, jaka przemoc, jakie straszne metody w stosunku do tych ludów rodowitych Kanady, do Eskimosów. To jak żyły jakby rodziny tak, tych rodowitych plemion, jak rozdzielali na siłę dzieci od rodziców, to jaki ból w sobie noszą cały czas te rodowite ludy Kanady i to, jak przez tyle lat nie potrafią dojść do jakiegoś kompromisu i mimo tego, że jest, nie wiem, jakieś tam wprowadzone prawo, to jednak cały czas u każdej ze stron są jakieś takie właśnie zaszłości, taka wrogość tak, między tymi stronami i to, jak Kanada próbuje rozwiązać ten problem. To, co ciekawe, to Joanna Gierak-Onoszko ukazuje obie strony, czyli i tych imigrantów z Europy, którzy tutaj zaludniali Kanadę, i również te rodowite ludy Kanady, jak wyglądają relacje między nimi, dlaczego, nie wiem, jest tak, a nie inaczej, jaką oni pełnią rolę w społeczeństwie, jak wyglądają relacje między tymi dwiema grupami. Bardzo ciekawy reportaż i tak jak mówię, ukazujący inną stronę Kanady. Gorąco polecam. No, z jakiegoś, jakaś była przyczyna, że zdobywa tak wiele nagród. Kolejny taki reportaż, który wywarł na mnie ogromne wrażenie i o którym cały czas myślę, to są Szramy Witolda Beresia i Janusza Schwertnera. Reportaż ukazujący, jak źle i błędnie działa cały system społeczny w naszym kraju dotyczący leczenia, wychowania i ochrony dzieci z problemami psychicznymi. Główny wątek to jest, jak wyglądają oddziały psychiatryczne dziecięce. Natomiast autorzy ukazują również inne strony i to, jak źle działa, nie wiem, szkoła, nauczyciele, edukacja, takie właśnie pozyskiwanie wiedzy odnośnie najczęstszych takich, bym powiedziała, przypadłości psychicznych, czyli takich jak depresja, jak orientacje seksualne, jak to wygląda właśnie podejście w szkole przez nauczycieli, przez dyrekcję, jak to wygląda w grupie rówieśniczej, jak walczą też powiedzmy i zachowania rodziców tych dzieci, no i oczywiście lekarze, psychiatrzy i te oddziały psychiatryczne dziecięce. No, całość, powiem Wam, jest bardzo taka uderzająca, no wbijająca w fotel czasami, tak? Jak strasznie krzywdzimy tak, te dzieci cały czas. I mimo tego, że jest ten problem występuje coraz częściej, to tym gorzej działa cały system. I to jest według mnie takie, ten reportaż jest takim uświadomieniem dla czytelników, ale ogólnie dla społeczeństwa, że wreszcie należy coś z tym zrobić i trochę w ogóle obrócić to, jak to działa. Więc bardzo mocny reportaż, polecam gorąco.
kolejnym takim, który wywarł na mnie ogromne wrażenie, który według mnie ma też wartość dodaną, taką, że można go wykorzystywać w terapii, w autoterapii, osób, które doświadczyły przemocy psychicznej, i to jest Dlaczego nikt nie widzi, że umieram, historię ofiar przemocy psychicznej Renaty Kim. Powiem Wam, bardzo dobry reportaż, opierający się głównie na wywiadach, relacjach z osobami, które doświadczyły tej przemocy psychicznej. Głównie to są kobiety, ale są też wywiady z mężczyznami, którzy doświadczyli tej przemocy, na przykład ze strony partnerek kobiet. Każda historia jakby też pokazuje taką tą drogę, można powiedzieć, właśnie uwolnienia się od tej przemocy, choć czasami będą takie wywiady, gdzie ta osoba chce tkwić w tej relacji, tak? Czyli to jest ten tak zwany syndrom sztokholmski, czyli uzależnienie ofiary od oprawcy. I bardzo często niestety w takich relacjach to istnieje, tak? Czyli że ta ofiara nie chce jakby uwolnić się nawet od tej relacji, że jest tam jakaś takie uzależnienie tych dwóch stron. Bardzo ciekawy reportaż, tak jak mówię, dający dużą wartość dodaną, bo też są jakby historie osób, którym udało się jakby uwolnić od takich relacji. Dlatego tym bardziej polecam osobom, które nawet doświadczyły, tak, albo które znają osoby, które tkwią w takich relacjach, albo doświadczyły przemocy psychicznej, bo mogą bardzo dużo z tego reportażu wynieść dla siebie. Kolejny to już taki bardziej poznawczy reportaż, to jest Unorthodox, jak porzuciłam świat ortodoksyjnych Żydów, Debory Feldman. Na podstawie jakby tej książki niby powstał serial, natomiast powiem Wam, że serial opowiada całkowicie inną historię. Bym powiedziała, że jest bardziej inspiracją na podstawie, czyli że czerpali inspirację z książki, natomiast nie opowiadają historii Debory Feldman. Książka jest w ogóle czymś innym i według mnie jest bardziej wartościowa i pokazuje na podstawie wspomnień Debory Feldman z życia od dziecka w zasadzie do momentu, kiedy się uwolniła i uciekła z tej grupy ortodoksyjnych Żydów, jak wygląda życie wśród takich ortodoksyjnych Żydów, jak bardziej można zrozumieć zwyczaje, religię, podejście, zachowania Żydów do pewnego rodzaju kwestii, dlaczego też tworzą takie ortodoksyjne grupy, z czego to wynika i dlaczego też ta Debora Feldman chciała stamtąd uciec i uwolnić się, a dlaczego część osób chce żyć w takiej, bym powiedziała, komunie, tak? Czyli w takiej grupie i nie wyobraża sobie świata poza tą grupą. Więc ciekawy reportaż, ciekawa historia, czyta się to jak powieść, polecam. Teraz zmieniamy trochę w ogóle obszar geograficzny, przenosimy się, raczej też Stany Zjednoczone, ale problem rasizmu. Nie jest to reportaż nowy, jest to historia z lat 60. opowiadająca przeżycia Johna Howarda Griffina, który postanowił zmienić się z osoby białej na osobę czarną. Przez kilka miesięcy przygotowywał się do tej roli po to, żeby poznać na własnej skórze problem rasizmu. Ponieważ jakby zbierał z otoczenia różne informacje, że jest, nie ma, że przecież wcale to nie występuje, na przykład, że nie wiem, czarni wyolbrzymiają, tak, eskalują problem, więc sam postanowił tego doświadczyć. I bardzo ciekawie opisuje te swoje doświadczenia, tą podróż przez Stany Zjednoczone do tych Stanów Południowych i również Północnych i jak wyglądają relacje między białymi i czarnymi, jak był odbierany przez białych, jak był odbierany przez czarnych. Tak jak mówię, opisuje realia lat 60., ale myślę, że wiele kwestii występuje również w czasach współczesnych. Bardzo ciekawy reportaż i gorąco go Wam polecam. I ostatnie dwa reportaże to jest Najważniejszy wrzesień świata Marka Rabija.
To jest reportaż o Birmie i rodzie Rohingya, eksterminacji i wybijaniu tej ludności przez właśnie Birmańczyków, ponieważ to była mniejszość taka w tym kraju i jak chcieli jakby wyeliminować w ogóle tą ludność. Niesamowicie poruszający, taki wstrząsający reportaż, ukazujący inne oblicze w ogóle Birmy, ale dodatkowo mamy też wartość dodaną odnośnie opisu kultury, historii tego ludu Rohingya. Bardzo ciekawe i to jest moje w ogóle top of the top 2020. I ostatni reportaż, który myślę będzie ciekawy dla większości osób, które w ogóle chcą rozpocząć przygodę z reportażem, ponieważ jest pisany w taki sposób, jakbyście czytali powieść. I jest to Nielegalne moje dzieciństwo w RPA Trevora Noah. Trevor Noah jest w ogóle komikiem, który obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych, natomiast jako dziecko wychowywał się w RPA, szczególnie za czasów rządów apartheidu i opisuje jakby właśnie RPA ze swoich wspomnień, tak? Jak on to pamięta, jak to wyglądało, jak był dzieckiem, jak później dorastał, czyli był tym nastolatkiem i później te pierwsze lata takiego dorosłego życia. Jak to wyglądało z jego perspektywy? Dodatkowo powiem Wam, jest to reportaż pisany z taką bardzo dużą dozą humoru, bo opisuje też różne takie, no wiecie, tak jak to dziecko, swoje gdzieś tam przygody. I co też taką stanowi wartość dodaną, to że właśnie pokazuje, że nawet w świecie, który wydaje się, nie wiem, zły, straszny, przerażający, to można znaleźć właśnie jako dziecko taką dziecięcą radość, szczęście, optymizm. I tak jakby inaczej spojrzeć na ten otaczający świat. Bardzo taki, bym powiedziała, pozytywny, ale też ciekawy reportaż odnośnie RPA. I tak jak mówię, dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z reportażem, to polecam, bo jest napisany w taki lekki, przystępny sposób w formie takiej opowieści. Więc to tyle, czyli wybrałam dla Was 7 najlepszych z 2020 roku. Mam nadzieję, że coś Was z tego zainteresowało, coś sobie wybierzcie dla siebie. Jeśli macie coś dla mnie do polecenia albo Wy uważacie, że w 2020 były jakieś lepsze reportaże, to zapraszam do pozostawienia w komentarzach, żeby, tak jak mówię, stworzyć taką listę polecajek. Ja z chęcią skorzystam z takich poleceń. To tyle na dzisiaj. To już ostatni odcinek z cyklu Najlepsze w 2020 roku i mam nadzieję, że coś dla siebie udało Wam się wybrać. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.